Witam Państwa na konferencji po zakończonym spotkaniu na szczycie Ekstraligi pomiędzy Czarnymi Sosnowiec a Medykiem Konin, zakończonym przekonującym zwycięstwem gości w wymiarze 5-1. Gośćmi konferencji są prezes i trener Medyka Konin, pan Roman Jaszczak, kapitan Medyka Konin, pani Anna Gawrońska, kapitan Czarnych Sosnowiec, Joanna Perskarska i trener Czarnych Sosnowiec, Grzegorz Majewski. Chciałbym poprosić o pomeczową opinię i zacznijmy od kapitan drużyny przyjezdnej, pani Anny Gawrońskiej. Ja chciałabym pogratulować drużynie przeciwnej, bo naprawdę w pierwszej połowie postawiły nam bardzo trudne warunki do grania. Wyszły wysokim pressingiem i nie spodziewaliśmy się, że aż tak nas stresują, że tak powiem. Troszeczkę nerwowość wkradła się po pierwszej bramce straconej i przestałyśmy grać piłką, tylko zaczęłyśmy jakieś nerwowe ruchy, ale w drugiej połowie już pokazałyśmy swoją grę, swoją klasę i myślę, że jak najbardziej wynik zasłużony dla nas. Gratuluję drużynie strzelenia kolejnych bramek i kolejne 3 punkty dopisujemy do swojego konta w drodze o obronę tytułu Mistrza Polski. Dziękuję bardzo. Trener Roman Jaszczak. Tak, ja czasami mówię taki slogan, że po tym, jaka drużyna jest mocna, poznaje się wtedy, kiedy mają słabszy dzień, potrafi wygrać mecz. I myślę, że mój zespół dzisiaj miał słabsze 30 minut. W mojej opinii pierwsza połowa miała 2 oblicza. Gdzieś tam do 15 czy 17 minuty Medyk był drużyną o klasę lepszą, pomimo że drużyna Czarnych wysoko presowała, mieliśmy kilka sytuacji do strzelania bramek i wyglądało to tak, jak sobie to wyobrażałem. Natomiast od momentu, kiedy straciliśmy bramkę, drużyna się kompletnie pogubiła, grała źle, nie realizowała założeń taktycznych, popełniała mnóstwo błędów. Ale tu należą się, tak jak powiedziała moja zawodniczka Ania, gratulacje trenerowi drużyny przeciwnej, który nie wystraszył się Medyka. I dzięki temu kibice na Stadionie Czarnych mieli okazję obejrzeć naprawdę dobre spotkanie, stojące na wysokim poziomie ekstraligowym. Rzadko się takie mecze ogląda, które przysporzyło mnóstwo emocji kibicom i trenerom na ławkach rezerwowych. I mam nadzieję, ale o to chodzi, żeby ta liga była ciekawa, żeby te mecze właśnie tak wyglądały, bo tylko tak możemy, prawda, panie trenerze, przyciągnąć kibiców na trybuny, aby te mecze były dokładnie tak emocjonujące, jakie były dzisiaj. Wtedy na pewno zrobimy krok do przodu, my wszyscy, i zawodniczki, i trenerzy, i kibice, i będziemy szczęśliwi. Także ja gratuluję swojej drużynie za to, że mając słabszy dzień potrafiła wygrać wysoko, bo wynik 5-1 to jest przecież wysoki. Trochę szkoda mi drużyny przeciwnej i pana trenera, bo naprawdę nieźle grały i nie zasłużyły na tak wysoką porażkę. Ale tak jak mówię, no wszyscy się uczymy i wszyscy robimy wszystko, aby tą piłkę nożną dziewcząt, mówiąc kolokwialnie, pchać do przodu i myślę, że dzisiejszy mecz właśnie był takim meczem, który przyciągnie na trybuny kolejnych kibiców. Jeszcze raz gratulacje dla wszystkich. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Joanna Perskarska. Gratuluję 3 punktów drużynie przeciwnej. Uważam, że no faktycznie może początek meczu, nie weszłyśmy w ten mecz dobrze. Pierwsze 10 minut takie chaotyczne, to drużyna przyjezdnych przeważała. Natomiast w miarę upływu czasu uważam, że grałyśmy jak równy z równym. Nawiązałyśmy kontakt, strzeliłyśmy bramkę, no i zeszłyśmy na przerwę. No po przerwie popełniłyśmy zdecydowanie za dużo błędów, które wykorzystała drużyna przeciwna. No niestety uczymy się od najlepszych, wyciągniemy wnioski i mam nadzieję, że kiedy przyjdzie rewanż, pokażemy, na co nas stać. Dzięki wielkie. Trener Grzegorz Majewski. Na pewno gratulacje dla całego zespołu, trenera, drużyny przeciwnej za zwycięstwo, bo nie ukrywajmy, było to zasłużone zwycięstwo. Medyk stworzył mnóstwo sytuacji. Mnie cieszy bardzo, że napsuliśmy trochę trenerowi krwi drużynie Medyka, bo jest to naprawdę sztuka, jest to, nie ukrywajmy, najmocniejszy zespół w naszej lidze i na pewno
obroni tytuł. Nie ukrywajmy się tutaj tego powiedzieć, jest to bardzo mocne. Liczyliśmy na to, że gdzieś tam może uda nam się dziabnąć tego mistrza naszego, ale pokazał klasę. Zbyt wiele błędów zrobionych, niestety, mistrz błędy wykorzystuje. Jakby tych błędów było mniej, na pewno wynik by był też inny. Boli jedynie to, że no to jak mówię, mistrz Polski jest naprawdę najmocniejszym zespołem i nie ma co to ukrywać, lecz poziom sędziowania dzisiaj był naprawdę żenujący i to boli, że gdzieś tam ta pomoc jest medykowi niepotrzebna po prostu. Ja tak uważam, ale mówię, nie wygrał na pewno tylko przez sędziów, bo wykorzystał nasze błędy. Klasa zespołu naprawdę ogromna. Tak jak mówię, gratulacje z mojej strony i życzę powodzenia. Mam nadzieję, że się spotkamy i powalczymy. Ciekawe widowisko, na pewno wielu kibiców, tak jak trener powiedział, zachęci to do oglądania kobiecej piłki, bo mówię, mecz bardzo żywy, otwarty, agresywny, wiele akcji. Nie, na pewno przebiliśmy tym spotkaniem nie jedno spotkanie z Ekstraligi Mężczyzn. Gratuluję jeszcze raz. Gratulacje. Dziękujemy.